Siemandero, witam serdecznie. Jesteśmy na urbexie z Kondziem. Szukamy ciekawych miejsc. No i jest tu jakieś miejsce koło rzepaku. Siemanko. Ja dzisiaj jak są tu Sopotowa, wyglądam. Będzie kandydował, także tak. Głosujcie na niego. Burmistrz, nie? Burmistrz. Sołtys to... O, taka chałupka. Zobaczymy, czy coś tu się da wejść, czy się nie da wejść. Okej, jest otwarte okno. Udało się wbić przez to okienko tutaj. O, tutaj ten strop nie za ciekawy. O, spójrzcie, jaka piękna kanta. O, piękne rzeczy. Wiecie co, rąbałem kiedyś drewno u takiej starszej pani, gdzie właśnie w całym domu były o takie stare klamki. Dom mi mówiła, był z 1920 chyba czwartego roku, bo mówiła, że on skończył 100 lat dopiero. Mhm. Jak tym staniemy, żeby to... Uj, tu jest za domowa. Pamiętasz margarynę Kame? Oczywiście. Nie wiem, czy jeszcze jest. Ja wiem. Musimy ten gumolit przesunąć. No. Przeciska się koń. Jak akwizytor wyglądasz. Tak. Jestem. Wow. Piękne rzeczy. No, no niektóre do tej pory się w takich kuchniach fajnie. Niestety, ale już tutaj zawalony jest strop. No średni stan jest. Średni stan. O. Tutaj to było kiedyś zasunięte jakąś tą kurtynką. A tak, 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 na pewno, żeby nie szpeciło. No, tak. Ła, wow, jak wiszą te deski w ogóle. O, ale piękno. No fajnie, fajnie, no. Nie, ale jaką piękną rzecz zobaczyłem. No. Patrz. Młynek stary. No. O, juju. Bez dołu. Ale i tak piękna rzecz, piękna artefakt. Mhm. I lustro. W ogóle ta szafka cała, ale piękna. Jeszcze... Jeszcze przetrwała. No piękna ta toaletka. No już szyba tutaj poszła, ale ogólnie fajnie. Tutaj taki klosz, też fajny. Ciekawe, czy coś jest w szafce jeszcze. Nie ma. Oponki. Z którego roku? No, z którego roku są, tak. Można sprawdzić. Aha, sprawdzimy z ciekawości. Nie znalazłem, dobra, nieważne, idziemy dalej. Ua. Spójrz tutaj. Ua. Obraz jak z filmu. Jak to wszystko tutaj już rozwalone jest, no nie. Ale spójrzcie, tak typowo w starych domach, taki fajny element warto zauważyć, że i tak belki są tak widoczne. Tak, wiecie, tak, to specjalnie teraz robią w tych nowych, remontowanych. Tak. No ładna, drewniana, piękna szafa. Nawet nie ładna, tylko piękna. Troszeczkę korniki ją dziabnęły. Tutaj malunki na ścienne. Trzeba uważać, żeby nie wpaść gdzieś do dziury. No ta podłoga tak się troszeczkę... A jakie tutaj jest lustro piękne w tej szafie. Ale piękne meble. Spójrzcie, jakie są tutaj wzorki. Jakie to wszystko jest ręcznie robione. Cudowne, ale coś tutaj spadło na z góry na to. Szkoda, bardzo szkoda. Fajny też tutaj jakiś jest stoliczek. No i to wszystko chyba. Sprawdzamy co w lodówce. Możesz sprawdzić. Nic nie ma. Ale sprawdzę. Tak dla pewności. Wieszaki czasami są stare wieszaki, tak. Tak, tak. One są stare, tylko nie ma napisów tak, żadnych na nich. Ale ten wieszak, no popatrz, tak. Zrobiony jest. Jest tak. Ja. Ale o ten jest uzupełniony. Oho. I ten tak samo. Ja widziałem na śmietniku ostatnio tyle pięknych wieszaków wyrzuconych. A tutaj ludzie tu sobie. Na ten wieszak. W ogóle jest hit. To jest wieszak hit ze sznurka.
No niezłe. A tu takie wieszaczki robili. To się nie jest wizję. A teraz wyrzucają. No. Miła aura panuje w tym domku. Jaka? Miła. Tak, miła. Miła atmosfera. Miła aura, chociaż powiem szczerze, że jest zimno. A co zimno to jest. Bo zimno. Jest zimno. Bo jest zimno. Bo wieje wiatr. Ale jest tak nieprzyjemne. O, tutaj nie wyjdziemy już, bo jest tak zawalone wszystko. Nie przejdziemy. Tylko się przycisnę z kamerą. A, to jest jakaś toaleta. Czy coś w tym stylu? O, takie lusterko, no. No. Fajne. Bardzo stare chyba. Chyba tak. Dobra, wychodzimy. Trzeba się przecisnąć z powrotem przez okno. Kolejna lokalizacja. Styrty opon. I taka chałupka. O, kolejny zameczek tutaj ładny. Piękny. A jakie porządne... Pajęczyny zgarnij ręką. I wchodź. Nie, ale wiec. Ła. Piękność. No. Piękność. Wow, a tu co to za jakieś wejście? Było, było już coś takiego w jednym z domów. Zapiecek tak zwany. Ale może i w tym ktoś spał? Możliwe. Bo przecież... Czekaj, weź tutaj kamerę na mnie skieruj. Ona lampa. Słuchajcie, moi drodzy. Bardzo możliwe, że znacie film Sami Swoi. I tam babcia Pawlakowa spała właśnie, chyba z tego co pamiętam, jak już była stara, schorowana, na takim właśnie zapiecu. Dzięki Kondzi za wyjaśnienie. Kondzi, jesteś świetnym prowadzącym. Ja tylko będę operatorem, a ty... Wow. Wow. Tfu, mrówka po mnie chodzi. Wow, Kondziu. Prześliczna rzecz. O nie. Wow, Kondziu. Piękne rzeczy tu są. Prześliczne. Ale butli. Ale butli. Telewizor? Jakiej firmy? Unimor. O, ale piękne, to są jakieś takie starsze wersje. Na śmietane rzeczy. Kondziu, popatrz tutaj na parapecik. Kondziu, to jest wariat. A to dzwonek? Nie, myślałem. Nie, no kurczę. Fajnie, fajnie. Oj, zahaczyłem o coś. Kondziu, co możesz jeszcze opowiedzieć o takim kubku na przykład, co tutaj widzimy? O, kubki z połem. I w takich oto kubkach z połem posiadałem kiedyś. Ale społeś w nich? Tak, z połem. To jest chyba to jest starsza wersja, bo takie logo jest właśnie... Te nowsze miały takie bardziej wyraźne to logo. I w tych kubkach piło się w, między innymi w barach z połem, które były. I tak samo w różnych zakładach. Kompocik? Można i kompocić. Ale tak samo z tego co tak słyszałem, w takich kubeczkach piło się w przedszkolu mleko. A, no na pewno, bo kakałko. Tak. No i to jeszcze takie kubeczki były, popatrzcie. O. No, o właśnie o te kubeczki. Typowo nawet kiedyś pani na tym targu mówiła, bo miałem takie dwie sztuki, że w takich się piło mleko. No, pięknie. Stara butelka tu jest też jakaś jeszcze. O. Olej słonecznikowy. O! Ciekawe bardzo rzeczy tutaj są. No. Nie tak się wydaje, że wiecie, pusto. Jest tak zdewastowane, że to wszystko jest tak już no. A tutaj się okazuje, że... Znajdują się tu jeszcze fajne rzeczy. Łóżko powarne. Kurczę. No, a tutaj jakaś też buteleczka piękna. O! Nie. Jakiś oprysk chyba był. Nie. Już patrz, a to jakiegoś czajniczka. Aha. Kiedyś to musiało być. Wratislavia tu jest. Spirytus jakiś. Patrz. Ale nie, tutaj Biovital to jest. A, dobra, wszystko jasne. Jakieś te nożyce. Stare nożyczki. No, luks.
jeszcze jaka latareczka, prawda? Chyba ruska. Latareczka? Nie, nie ruska. Made in China. China, a to już współczesne. Dobrze, zaraz wracamy. Będę tutaj wchodził po tych schodach na górę. Nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał tutaj za ten piec. No i zajrzałem i... przyjemna komora. Przytulnie. Tutaj jeszcze zajrzymy do... pod schodami miejscówka jest. A tutaj jest... jakaś drewutnia chyba, kosa stara jest. Zobaczcie tu. Już dobrze wyrobiona. Butelki też są. No i... izba taka. Jesteśmy na strychu. Pustki, pusteczki. Nie chcę tam dalej iść. Także jedziemy dalej. Ze strychu przenosimy się na takie piękne tutaj łąki. Doprowadziłem Kubę na żydowski stary cmentarz. Kirkut tak zwany. Może i kikut, nie wiem. Otwieraj. Musisz pociągnąć. Pociągnij. Nie słucham. Oczywiście z szacunkiem na cmentarzu zachowujemy się. Nie, to nie jest kurtka. Mówiłeś, że tu byłeś, Kądziu. Byłem tu, ale to było, tu jest furtka. O, podmokło. Spójrzcie na ściany. No, ma cepy. Od dokładnie tego tutaj pomnika, pierwszego, mam zdjęcie w telefonie sprzed może 5-6 lat. Aha. Od dokładnie tego pomnika. Wtedy był jeszcze zaprzestany. Macewy. Ale jak byłem tutaj ostatni raz, to było wszystko bardzo zarośnięte. Mhm. A teraz wykoszony ładnie. Symbole lwów się przewijają tutaj. No. Bardzo dużo. Ale tam chyba nie będziemy szli dalej już. Ten pomnik możemy zobaczyć. Dotarliśmy. Minęło nam kilka minut, ale jesteśmy. No i jesteśmy w krzakach. Deszczyk trochę pada. Kądzie się tu przedziera. Jakieś budynki są. O! Co to jest? Jakieś gospodarcze? Węgierowskie? Kraty są wszędzie. Ale zajrzeć można przez okno. A, pozamykane wszystko. Zakratowane. O, jakieś buteleczki tam stoją. Przy oknie. Malinówka. Pite było tutaj. Za szybą jakieś buteleczki. Może jakiś sklep to kiedyś był? Może sklep, no. Magazyn. Płodów rolnych. O, biuro jakieś, no. Jest. Jest ta. Biurko jakieś. A z drugiej strony tak to wygląda. Przejdziemy tu, no zajrzyjmy. O, tu też składownica jakaś, jakiś zderzaków jest. O, no nieźle. Pamiętasz, jak znaleźliśmy składownicę tych baków? Nieźle było. Patrz. Co? Ła, brązowa. No, mało, rzadko spotykana. Nagrywa się? Nagrywa się. No. Piękna. Wow. Piękna. O, tutaj nie zobaczymy co jest, albo przez szparę może. O, jak wszędzie.
No i dalej tam już nie będziemy iść, typowy budynek, albo nie, pójdziemy, bo tam ta wieża jest jeszcze taka. Nie wiem co to jest. Kapliczka czy co i zobaczymy. Aha, kurczę, krzoki. Sami widzicie, co tu się dzieje. O! Aha, z tej strony to mało widać. Trzeba przejść od przodu. O! Od przodu wejdziemy jak cywilizowani ludzie. Niestety chyba nie doczytam tutaj, co jest napisane. Ale ciekawe. Państwa, złapał nas deszcz. Idziemy się skryć do tego lokalu. Lokal wygląda całkiem przyjemnie. Fajny z kamienia zrobiony. Czy tutaj jest wejście? Może jest, ale wejdę przez okno chyba. Szybko, bo nas zamoczy już na amen. O, piękny lokal. O. No, może trochę mniej pada. Elegancja. Elegancko, można przeczekać deszcz. Przed oknem posiany rdest. Do czego to człowiek w życiu doszedł? Jako burmistrz Opatowa widzę, że świetne masz plany i... Inwestycje na przyszłość. Człowiek rozwojowy. Przestał padać, to wyszedłem tutaj zobaczyć jeszcze, co jest w drugiej izbie. A nic za bardzo nie ma. Więc kończymy stąd. Żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.